Letnie wydanie audycji wokół powiatu. Gościmy starosty Kołbrzyskiego Tomasza Tomberskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Witam pana redaktora, witam państwa. Pogoda nam coś nie dopisuje, panie starosto. No dłuższego czasu, chociaż jest taka pewna tendencja, rano pada, później się dziś przyjaśnia, po obiedzie już jest powiedzmy raźniej i lepiej, ale rzeczywiście no, nie jest to pogoda zachęcająca, aczkolwiek w takim mieście jak Kołbrzyk to jest też w jakimś stopniu małą, niewielką zaletą, bo wtedy przyjeżdżają do nas nie tylko turyści, którzy są u nas na miejscu, ale również ci turyści z miejscowości sąsiednich typu Mielno, Sarbinowo, Ustronie Morskie. W tym momencie też możemy coś na tej nieszczęśliwej pogodzie skorzystać. No właśnie, ostatnio oglądałem program w TVN o słynnej rybce smażonej, że się właśnie nasi przedsiębiorcy cieszą, że gdy pada deszcz, to wtedy w Kołbrzegu jest raj. No ale turyści chcą słońce, a jeżeli o turystach rozmawiamy, to okazało się, że powiat kołbrzeski jest wśród turystów najpopularniejszy. No, że knę nieskromnie, nie dziwi mnie to. No właśnie, mnie to trochę dziwi. No, biorąc pod uwagę dynamikę tego wszystkiego, co się u nas dzieje, fakt, że w Kołbrzegu, nie wszyscy o tym wiedzą, jest 50 basenów, tak, jest wiele ośrodków, jest wiele miejsc noclegowych. Notowaliśmy w zeszłym roku ponad 3 miliony takich noclegów oficjalnie zarejestrowanych. Jest pewnie jakaś strefa, o której nie wiemy. Drugi powiat w tej kolejności, powiat żywiecki, tu jest, przepraszam, powiat tatrzański, tu jest blisko połowa mniej tych noclegów, aczkolwiek tam sezon trwa właściwie przez cały rok, no bo latem jeździmy chodzić w górach, zimą jeździmy na narty, jest jesień i okres wiosny, w których te góry też można zwiedzać. Natomiast ja kiedyś przeglądałem takie statystyki, które mówiąc szczerze, samego mnie zaskoczyły. Okazuje się, że w samej miejscowości Kołobrzeg jest ponad 3,5 tysiąca miejsc noclegowych w kategorii 4 gwiazdek i więcej, czyli takim wysokim standardzie. Natomiast w całym województwie zachodniopomorskim z włączeniem miejscowości Kołobrzeg jest tylko 1700. To obrazuje jakby skalę naszych inwestycji. Poprawia nam się komunikacja, poprawia nam się dostępność, mamy już drogi wewnętrzne w miarę dobrze zbudowane. Czekamy na trzeci etap obwodnicy, ten taki najbardziej rozstrzygający dla naszego układu komunikacyjnego w naszym mieście. No być może powstanie też takie docelowe małe lotnisko, gdzie rzeczywiście powiedzmy możliwości do lotu samolotem są tutaj coraz większe. Z niecierpliwością też czekam na utworzenie połączenia kolejowego bezpośrednio z terminalem w Goleniowie. To też będzie duże ułatwienie, też będzie można szybciej dojechać. No i połączenia mamy nowe, lotnicze. Wcześniej, żeby dolecieć do Krakowa samolotem, trzeba było lecieć via Warszawę, mieć przesiadkę, dłuższy okres czasu. Dzisiaj mamy bezpośrednie połączenie z Katowicami, z Krakowem. To na pewno wszystko będzie punktowało. No i myślę, że zasłużone pierwsze miejsce w rankingu najbardziej popularnych powiatów dla turystów. Dobra, to zejdźmy trochę z tej chmurki, z tych sukcesów. Temat dość ważny, interesujący wszystkich kibiców Kotwica Kołobrzeg. Wczoraj gościł pan w naszej audycji. Znamy już pana zdanie. Dzisiaj Stanisław Trajanowski apeluje do kibiców, kupujcie karnety. Czesław Hoc, pamiętamy, oskarżał, pokażcie swoje karnety, oddajcie szaliki, było takie hasło na sobotniej konferencji. Czy karnet na ten sezon już pan nabył? Znaczy fizycznie nie, bo chyba takiej fizycznej możliwości jeszcze nie ma, ale drogą mailową zgłosiłem taką chęć, taką aplikację, wysłałem maila. Jeżeli tylko te karnety się pojawią, to oczywiście kupię. Ja swojego szalika nie będę oddawał, na pewno nie oddam go Czesławowi Hocowi w tym zakresie. Ja karnet w zeszłym sezonie kupiłem za kwotę 1000 zł, wykorzystałem go. Nie wiem, przemyślałem się sytuację taką, że liczę na to, że Kotwica jednak będzie grała i do tego dołożę jeszcze 2, może 3 bilety w normalnych miejscach, które rozdam jakimś kibicom, może uczniom naszych szkół, żeby chodzili na tą koszykówkę w tym zakresie. To uważam też jest dobry pomysł, bo przecież jest wiele osób, które może kupić i karnet, i jeszcze parę biletów na zwykłe miejsca siedzące na sali. Poczekajmy, no pan prezes Trajanowski jest jeszcze pełny optymizmu, nie można tego optymizmu mu zabierać. Wydaje mi się, że jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to jest jeszcze ta szansa, żebyśmy w sezonie 2012-2013 oglądali Ekstraligę Koszykówki na naszym parkiecie w Kołbrzegu. No to będziemy do tego tematu wracali, bo to będzie temat dyżurny w tym sezonie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Panie starosto, widziałem ranking naszych szkół, jeżeli chodzi o zdawalność matur. Mamy jedną szkołę, gdzie prawie niemalże 100% uczniów maturę zdało. Widziałem również, że zakończył się nabór do szkół. Jak to wygląda?
jesteśmy naprawdę szkołami w Kołobrzegu, mamy naprawdę dobre szkoły, tak? One są rozpoznawalne. Przecież są takie szkoły, w których mamy uczniów z wszystkich województw, zespół szkół morskich. To taka naprawdę nasza markowa szkoła. Zespół szkół ekonomiczno-hotelarskich, kolejna. Dwa dobre licea, doskonale radzący sobie zespół szkół gospodarki żywnościowej, aczkolwiek z tą gospodarką żywnościową w chwili obecnej niewiele mający wspólnego. Zresztą niedawno dzwonił do mnie starosta pilski, pytał mnie, jak my to robimy, że w zespole szkół, takim powiedzmy zawodzie gasnącym, mamy tak dużą ilość uczniów. No podpowiedziałem mu, że nazwa jest nazwą, natomiast tam się kształcą policjanci, żołnierze zawodowi, strażacy, pracownicy firm ochroniarskich. Natomiast wracając do tej całej sytuacji, mamy wysoki poziom kształcenia, ale mamy też bardzo dobrą bazę. Remontujemy nasze szkoły. Oddaliśmy niedawno kolejne pokoje w zespole szkół morskich. Dzisiaj uczniowie, rodzice nie oczekują tylko wysokiego poziomu, ale również tego zabezpieczenia, tak żeby rodzice, którzy wysyłają swoje dziecko, to dziecko mogło mieszkać w dobrych warunkach, a te warunki w niektórych miejscach są porównywalne do warunków hotelowych. No może nie są to 4- i 5-gwiazdkowe pokoje, ale naprawdę bardzo, bardzo dobre w takiej klasie ekonomicznej hotelowej te pokoje występują. Matury to kolejny dowód na wysoki poziom. Liceum Mikołaja Kopernika, tylko jedna osoba tej matury nie przeszła szczęśliwie, ale jeżeli przejdzie poprawkę w sierpniu, no to będziemy mogli głosić, że mamy szkołę, w której 100% uczniów tą maturę zdało, a ogólny poziom zdawalności w naszych szkołach jest to troszeczkę ponad 80%. To dobry poziom, to naprawdę możemy być tutaj dumni i przy okazji no, dziękuję nauczycielom, uczniom, rodzicom, to wszystko jest nasza wspólna zasługa. Mam kilka tematów od naszych czytelników w tej części, chciałbym je poruszyć. Po pierwsze to temat MEW. Są MEWy, są turyści, jest dokarmianie, różne rzeczy z tymi MEWami, bo najczęściej to ich dotyczy się dzieje, zwłaszcza, że teraz sporo tych młodych MEW się pojawiło, bo jest okres lęgowy. Są one ofiarami różnych wypadków, są potrącane. No i turyści oczywiście pierwsze co, to dzwonią gdzieś tam na Straż Miejską, nie ma reakcji, no to od razu do dziennikarzy, żeby coś z tym zrobić, bo jest ogólna znieczulica. No i generalnie rzecz biorąc miasto odsyła do starostwa. Czy coś już w tej sprawie, jeżeli chodzi o to porozumienie z miastem, jeżeli chodzi o obowiązki dotyczące zwierząt, czy coś udało się zrobić? My w dużym stopniu przyjęliśmy obowiązki, aczkolwiek nie do końca musieliśmy to robić. Tak? Zajęliśmy się zwierzyną łowną i w tym zakresie, jeżeli coś jest tą zwierzyną łowną, jakieś zwierzę, no to taką reakcję natychmiast przeprowadzamy. Podam to jako przykład. Wreszcie wydaje nam się, uda się uporać z problemem dzików na osiedlu europejskim. Jest już wybrana firma, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja tej zwierzyny, zostanie zbudowana odłownia, tak właściwie przywieziona, bo to jest odłownia wielokrotnego użytku. Dziki zostaną wyłapane, przy tym zanęcone, wpuszczone do tej odłowni i trafią do Manowa. Mam nadzieję, że to raz na zawsze rozwiąże ten problem, aczkolwiek w dużym stopniu problem, który pojawił się dzięki naszym mieszkańcom, którzy dokarmiali te dziki. Gdyby dziki nie miały tam powiedzmy tej bazy żywieniowej, to pewnie by poszukały jej sobie gdzieś indziej. Natomiast wracając do kwestii dotyczących MEW, no tak jak pan redaktor powiedział, no dokarmiamy te MEWy, wszystkim je dokarmiamy, tak? Pokarm, który my spożywamy, który nam się wydaje smaczny. Ale też same czasami szkarają. Zdrowy. To nie jest pokarm naturalny dla mewy, tak? Nie wiem, ciastka, słodycze, nie zawsze świeże są to rzeczy, czasami wyrzucane właśnie. No skutkiem jest tego to, że ptak też choruje, tak? No i później widzimy takie działania. Natomiast tu, w tym przypadku jest to zadanie, które zawsze będę podkreślał i bronił tego stanowiska, zadanie, które należy do Urzędu Miasta. Urząd Miasta ma siły, ma środki, ma Straż Miejską, ma też schronisko, tak? Przecież w okresie, kiedy ja byłem dyrektorem Zieleni Miejskiej, bo taki okres w moim życiu funkcjonował, to na takie rzeczy reagowałem i przywoziliśmy tam nie tylko zwierzęta łowne, czy też niełowne, wszystkie i były tam i trafiły nam się, i sarna była, i łabędzie, i gołębie, i mewy i nie było z tym problemu. Nie wiem skąd nagła zmiana decyzji i stanowiska Urzędu Miasta w tym zakresie. Kiedyś tak było wykonywane, ja to osobiście nadzorowałem, pełniąc funkcję dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej, a tam się przecież nic nie zmieniło. W dalszym ciągu funkcjonuje w tym samym miejscu schronisko, może troszeczkę na innych zasadach, ale wydaje mi się, że w ten sam sposób dobrze prowadzone. Kolejna sprawa to ulica 6 Dywizji Piechoty. Napisał do nas czytelnik, który w ramach tego, że starosta no ostatnio dość medialnie zmieniał organizację ruchu, mieszkańcy mogli zgłosić swoje uwagi do tego, jak ten ruch funkcjonuje, zapytał o kwestię stworzenia dwóch pasów na całej długości ulicy 6 Dywizji Piechoty, czyli tam mniej więcej na wysokości Zieleni Miejskiej, kiedy te dwa pasy powstają, do skrzyżowania na rondzie na Trzebiatowskiej.
No i tam po prawej stronie ten pas no jest pasem postojowym, zamiast być pasem ruchu. No i pyta, czy można to zmienić, czy starosta ma na to wpływ? Bezpośredniego wpływu nie mam, bo tu trzeba przypomnieć, że zgodnie z przepisami starosta zarządza ruchem, ale tylko na drogach powiatowych i gminnych. Droga, o której mówi pan redaktor, to jest droga wojewódzka, więc należy w tej kwestii zwrócić się do zarządcy, czyli do Zarządu Dróg Wojewódzkich, który podlega pod marszałka województwa zachodniopomorskiego. Aczkolwiek ja tutaj w tym przypadku no, będę chyba jednak bronił tej decyzji dotyczącej wyłączenia tego obszaru i tego jednego, powiedzmy, pasa, tylko dlatego, że należy zwrócić uwagę, że wzdłuż drogi poniżej jej poziomu, mniej więcej wysokości około metra, może półtorej, są posadowione wjazdy do posesji, tam są domy. I powód wyłączenia tego był taki, że kiedyś było tam sporo wypadków. Osoba, która wjeżdżała z swojej posesji, włączała się do tego ruchu drogowego, no, stanowiła spore zagrożenie, szczególnie dla samochodów jadących z pewną prędkością, powiedzmy nawet przekraczającą. Tam jest niewiele możliwości, żeby tak płynnie się włączyć, stąd też kwestia zrobiona w ten sposób, że jest ten pas wyłączony po to, żeby taka osoba, która wyjeżdża ze swojej posesji, mogła się włączyć do tego ruchu, tam chwileczkę ewentualnie odczekać i po to, aby później bezpiecznie wjechać tutaj na ten lewy pas i jechać w kierunku miasta. To jest kwestia bezpieczeństwa i trudno tutaj tym bezpieczeństwem szafować. Wydaje mi się, że lepiej, że jest ta sytuacja, że ten ruch jest tam troszeczkę ograniczony, ale za to jest o wiele bardziej bezpiecznie. Dwa tematy Rady Powiatu. Sesja, ostatnio odbyła się sesja Rady Powiatu, ekspresowa. Jak już przyszedłem, ale ledwo rozwinąłem skrzydła, to już się skończyło. Nie, dyrektorze, no trzeba po prostu przechodzić punktualnie, tak? Punktualnie rozpoczynamy i punktualnie kończymy. Po pierwsze, niewiele punktów, głównie było to związane z ekonomią społeczną. Zatwierdziliśmy ten projekt, jest to potrzebne również do miasta, bo gmina, miasto Kołobrzeg będzie aplikowała o środki w tym zakresie i taki program był konieczny do jego przyjęcia w określonym terminie. Wykorzystaliśmy oczywiście na drobne zmiany w budżecie naszego miasta. Przyjęliśmy do naszych dochodów kwotę 10 tysięcy złotych, tą, którą otrzymaliśmy z firmy McDonald's na potrzeby naszego okruszka. Zwiększyliśmy środki na budowę skansenu morskiego. Jest to związane z tym faktem, że tam potrzeba jednak pogłębić to podejście i samo nabrzeże. Wcześniej były wykonywane spore remonty na kanale drzewnym. Skutek tego jest taki, że zamuliło. Ten poziom wody się, powiedzmy, nie podniósł, ale się głęboko się obniżyła. Stąd też jest konieczność dodatkowych środków. No, w powiecie no jest być może troszeczkę inaczej niż w mieście. Tutaj jednak dużo rzeczy omawia się na komisjach, na klubach, a sama sesja to już jest tylko sensu stricte głosowania. Kolejna sprawa to radni SLD i kwestia Gryfa. Uchwała, która została ostatnio podjęta, została do niej zaskarżona do wojewody. Dzisiaj już pisaliśmy o tym na naszym portalu. Wojewoda radnym SLD racji nie przyznał, czyli jest tak, jak mówił zarząd powiatu. Znaczy, my byliśmy od samego początku pewni, że postępujemy w sposób prawny, w sposób właściwy. Ja byłem bardzo spokojny o to skarżenie, które tutaj przeprowadził klub SLD, czyli kierunek, że o tego typu działania muszą być podparte. Uchwała Rady Powiatu jest słuszna, no i tak będziemy robili. Wydaje mi się, że niepotrzebnie tutaj klub SLD w tym zakresie robił tą całą historię. Słyszałem głosy dziwiące się, że jakiś radca prawny mógł taką uchwałę podpisać, że jest to jakiś tam bubel prawny, tego typu informacje gdzieś tam chyba na forach internetowych również czytałem. No i okazało się, że działamy zgodnie z prawem, no co mnie cieszy, co też dowodzi wysokiego poziomu naszych służb prawnych. I ten poziom będziemy na pewno utrzymywali, jeżeli nie polepszali. I ostatni temat. Wczoraj był pan na święcie policji. To święto jest szybciej trochę ze względu na sunrise, który nam się już lada dzień rozpocznie. Ogólną radość pan starosta wzbudził, wręczając wyróżnienie, wręczając upominek dla komendanta. Coś tam słyszałem o parciu na szkło. No, to taka drobna aluzja. Ale szkło było wręczane. Ale szkło było wręczane. No, zawsze jest dobrze jakimś miłym akcentem rozpocząć, jakimś miłym akcentem zakończyć. No i jak widać, przyniosło to skutek, bo pan redaktor to zauważył i parę jeszcze innych osób, więc w jakimś stopniu możemy powiedzieć, że jest to działanie, które miało swój cel. Zauważyliśmy również jeszcze jedną kwestię. O ile prewencję pan starosta dobrze ocenia, to ruch drogowy jeszcze bardziej sobie ceni.
Cenię sobie w sposób szczególny, szczególnie poza granicami naszego powiatu. No, no, tak się składa, że czasami no, gdzieś drobne jakieś uchybienia w kierowaniu przeze mnie pojazdem występują, aczkolwiek jestem na bardzo bezpiecznym poziomie, ale z kolei moi znajomi, którzy do nas przyjechali, no, no, różne mieli w tym zakresie opinie i pozwoliłem sobie w sposób taki bardzo subiektywny zaznaczyć. Oczywiście wszystko traktując w pewnym stopniu żartem, natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziałem, w Kobrzegu ja się czuję osobiście bardzo bezpiecznie, moja rodzina, moi znajomi, którzy tutaj przyjeżdżają, czy poruszamy się rano, czy wieczorem, właściwie o każdej porze dnia, nie ma żadnego zagrożenia. Oczywiście są pewne wypadki, ale w naszej miejscowości jest tego stosunkowo niewiele, no a przed naszą policją rzeczywiście to największe wyzwanie. Jeden test nasza policja w tym roku sprawiła, przeszła bardzo dobrze, to jest test dotyczący pobytu drużyny duńskiej. Tutaj rzeczywiście przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej chwalił i miał za co chwalić. No i drugi taki duży test, po raz pierwszy Sunrise w dłuższym wymiarze czasowym, to też duże wyzwanie dla policji. Rozmawiałem z panem komendantem, wykorzysta siły własne, ale również będzie miał posiłki zewnętrzne, więc zakładam, że wszystko przebiegnie sprawnie, bez żadnych tutaj zakłóceń. No właśnie, miejmy nadzieję, że będzie to spokojny Sunrise, tego sobie życzmy. A to była audycja wokół powiatu. Gościliśmy w gabinecie starosty kobrzyskiego Tomasza Tomorskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia.